Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Noita. I wysłuchałem waszych pomysłów, jeśli chodzi o to, co dzisiaj robimy. I jako, że nie mam nic konkretnego do latania, na razie sobie tutaj, o Jezu, oil flask, to jakiś olej się wlał jeszcze przy okazji. Nie mam nic konkretnego do latania, więc nie chciałbym się na razie rzucać na podróże nadziemne za bardzo, ale... Tam, gdzie uda nam się przejść, tam przejdziemy. Z uwzględnieniem dwóch rzeczy. Przede wszystkim... Halo? Przecież coś popsuło. To naprawić muszę teraz. Żeby ci lepsze przejście. O, dziękuję bardzo. Więc, są dwa miejsca, z których mogę jeszcze spróbować wyciągnąć ewentualne... HP-upy tak zwane, tak? Czyli mogę pójść tutaj maksymalnie w prawo na piramidę, ponieważ na piramidzie wiemy, że leży HP up. To jest jedno miejsce, gdzie mogę zwiększyć sobie jeszcze HP, zanim zejdę niżej. I jest jeszcze drugie miejsce, gdzie mogę zejść. Mianowicie jest to przejście, powiedzmy, no tam w prawo... Jakby to określić? Wy pewnie wiecie, jakie to jest miejsce już, nie? Już na tyle oglądaliście epizodów moich, czy sami też gracie, że wiecie. Ale jest to miejsce takie mocno w prawo, gdzie wspinaliśmy się. To jest chyba jeszcze właśnie trzeba zejść na poziom lodowy... Iść mocno w prawo, wejść tam na górę i tam ono będzie. Poza tym też jeszcze dostałem od was taki jeden... Znaczy komentarz dostałem sporo, ale... Jeden komentarz mi utkwił w pamięci na zasadzie, jakim cudem ma to zadziałać. Ktoś napisał mi, żebym spróbował wrzucić te oto tutaj to dziadostwo, czyli te tablice, wrzucić do lawy. I zobaczyć, co się stanie. Także będę chciał to sprawdzić. Nie wiem... What the hell i w ogóle o co chodzi, ale sprawdzimy. To oko oczywiście też jest zagadką, ale wiecie co, to podróżowanie do tego oka to jest strasznie długotrwałe. Myślę, że zajmę się kiedyś tym okiem, ale zajmę się tym okiem w momencie... jaskinia. Nie szybko zginę, jak tu będę eksplorował, może nie. Zajmę się tym, jak będę miał ten teleport na różdżce, że pozwala mi to naprawdę mega szybko podróżować. Wtedy rzeczywiście będę zbierał same flaszki, powiedzmy wody, i wtedy w to oko wleję wodę maksymalnie jak się da i zobaczymy, czy to coś da, czy to coś zmieni, czy jednak nic. Naszym zadaniem nie jest wejść do środka, chociaż mógłbym się oczywiście wkopać tutaj, nie? I już sobie wejść i ewentualnie zerknąć, czy te różdżki, które tutaj siedzą, bo wiemy, że są takie trzy potężne różdżki, czy są fajne, możemy się tam wykopać. Dobra. Mamy orb złapany i mamy również HP up, czyli mamy jeszcze więcej zdrowia. Chociaż wiecie co? Jak się tutaj szło maksymalnie w prawo, też coś było, nie? Też dochodziliśmy do jakiegoś miejsca, gdzie się wchodziło, ale tam był chyba tylko perk schowany w tym takim rąbie, nie? To chyba to było od miejsce. Mogę oczywiście też mylić niektóre miejsca, bo też dokładnie pamiętam, ale myślę, że czas niebawem narysować sobie mapkę tej gry. Ja wiem, że w internecie jest. Od razu, zanim się pojawiły komentarze, ja wiem, że w internecie jest wszystko. Są mapki, są spoilery, są ludzie, którzy zwiedzili tę już mapę, tę grę już wzdłuż i wszerz. Wiem też, że są różne tutoriale i sekrety rozwiązane i wszystko tam jest, ale ja takich rzeczy... Nie chcę ruszać ze względu na fakt, że sam bym chciał tę grę poodkrywać. I tu się akurat nic nie zmienia. Chciałbym, żebyście po prostu ci, którzy ze mną tutaj oglądają cały czas Noite, żeby też mieli ten system poznawczy rozwinięty w taki sam sposób, jaki ja mam rozwinięty. Teraz oczywiście już byłem głębiej, niż wy widzieliście na odcinkach. Ci, którzy tylko i wyłącznie w Noite znają z odcinków, oczywiście do nich się zwracam. Albo nie zeszli nigdzie głębiej. No jak mówię, jeszcze znam już piętro 5., 6. i 7. Tutaj jeszcze mi się... Tutaj udało się 5. chyba pokazać, tak? Czy nie udało mi się pokazać? Nie, to chyba było tylko do tam Hisi... To się nazywało Hisi Underground, coś tam... Hisi Base? O, Hisi Base chyba. I to było już... To było 4., ale zeszliśmy chyba niżej, nie? Czy przed Hisi Base, przez zejście do 5. Do 5. piętra... Bo teraz nazywam to piętrami. Jest chyba logiczniej tak nazywać to piętro, bo biomów jest mnóstwo pełno, więc teraz postaram się nazywać to piętrami, będzie moim zdaniem wygodniej. W ogóle też zobaczę, czy mogę... Nie zobaczę już, bo już przeszedłem przez czaszkę. Chciałem zobaczyć, czy mogę tą moją podstawową wędką przekopać się przez czaszkę. Także zrobię od razu ten test. Przebiję się tutaj. Woda jeszcze będzie tu pewnie spływać cały czas i robić przejście, ale właśnie jestem ciekaw, czy jestem w stanie... Myślę, cały czas woda chyba tutaj próbuje się dostać. Ja tu zrobię sobie jedną dziurę. Właśnie jestem ciekawy,
co się stanie, jak rzeczywiście wrzucę to tutaj do środka? Co twórca tego komentarza miał na myśli? Oczywiście, jeżeli... Na początku muszę to poczyścić, jednak zrobić większą dziurwę. Żebym tylko sam do tej lawy nie wpadł, bo to będzie największy fail, jak to zrobię. Dobra, już teraz mam nadzieję, że dziura jest zrobiona. Zobaczmy. I co? Nic. Dowiedzieliśmy się jedynie, że ten cała ta tutaj, ta tablica jest odporna na lawę. Lawa jej całkowicie nie rozpuszcza, co jest interesujące. Ale tak, kiedyś mam nadzieję, że uda nam się dostać do środka tej lawy, zobaczyć, czy w środku coś jest, albo... Wiecie, jest czar Lava to Blood na przykład. To byłoby super, gdyby można było to użyć, złapać i wrócić. Wiecie, może się trafić to w perkach jeszcze, prawda? I oczywiście inna sprawa to jeszcze mogłyby być po prostu czarne dziury. Czy odpowiednio użyta czarna dziura w odpowiednim miejscu, żeby tę lawę po prostu wylać. Tylko tych czarnych dziur naprawdę musiałoby być sporo. A ja tymczasem... Myślę, że jeśli dobrze pamiętam, to nawet jak tutaj sobie przejdziemy, to będziemy mogli z powrotem wrócić bez żadnego problemu. O właśnie, że tutaj jest cały czas ściana, tak? Więc teoretycznie nawet nie musimy za bardzo schodzić do tego lodowego biomu, tutaj w żaden sposób to tego omijać. Po prostu tutaj będziemy mieli dojście. I jeśli dobrze pamiętam, to tutaj właśnie w tym miejscu będzie... Będzie HP up, jeszcze jedno. Czy dobrze pamiętam? Tu były... Dobra, tu jest zbiornik. Tak, mamy jeszcze ten HP up i oczywiście jeszcze ten orb. Ta jest, kolejny HP up i są też dwa zbiorniki z wodą, które ponoć też nie są tutaj od parady. Czyli nie są tutaj przez przypadek. Może tutaj w tym... Coś tutaj jest może... Mi się wydaje też, że te wszystkie tablety, te wszystkie tablice skrywają w sobie też jakieś sekrety. Ja oczywiście wezmę jedną z nich, bo jedną wyrzuciłem, no to wezmę drugą. Ło! Coś walnęło, ale mam nadzieję, że nie wkurzy bogów. Byłoby smutne, gdyby tak zrobiło. O! W ogóle zobaczcie, jak to jest blisko. Mega blisko. Ha! Można było spokojnie sobie tak przeskoczyć, to jest interesujące. No dobra, moi drodzy, to jest ten moment. Idziemy sobie w tym momencie. To ciekawe, trochę poziom lawy się zmniejszył, ale to dlatego chyba, że zacząłem wykopywać. I lawa zamienia się po prostu w to. Dlatego trochę poziom się zmniejszył, tak? No w obsydian się zmienia. Co ciekawe jest, to nazwane to rock. Ale my wiemy, że to w sumie też jest obsydian, tak? Dobra, idziemy. Idziemy, moi drodzy, gdzie? Do kolejnego biomu. Potem to będziemy jeszcze wracać, będziemy mieli 200, 325 HP. To jest dobra ilość, dobra wartość, żeby sobie po prostu eksplorować. Mając nadzieję, że trafimy na dobre rzeczy. I miejmy nadzieję też, że nie trafimy za bardzo na bogów na razie. Bierzemy sobie HP upa. Zanim rozkminimy, co tutaj mamy, bo widzicie, że to są tylko i wyłącznie niestety dodatki. I które nawet chyba żaden mnie nie interesuje, co ciekawe. Zobaczmy, jakie są perki. Trick Grid, Extra Enemy Knockback i Homing Shots. Wydaje mi się, że no Extra Enemy Knockback byłoby o tyle spoko, że daleko by odlatywali przeciwnicy, gdyby dostali w łeb. Gorzej z celnością w takich przeciwników w sumie, ale to mogło być niegłupie. Trick Grid, no to więcej złota, ale to złoto to takie sobie. Mamy już dwa orby zebrane. Mamy też Homing Shots. Myślę, że weźmiemy sobie Homing Shots towards enemy very slightly. Czyli gdyby nie będzie jakiejś celności, to nasze pociski będą trochę jakby zakręcać do przeciwników. No dobra, tylko teoretycznie zobaczcie, tutaj jakby jest jedna wielka kupa. Blood Mist powoduje taką mgiełkę krwi. Mogłoby być spoko, gdybyśmy byli kolegami, wiadomo jakimi. Kolegami, no, którzy potrafią w te zaklęcia, wampiryzm, tak? O to mi chodzi, do tego zmierzałem. No i zobaczcie, no nic, no kompletnie nic. Tu jest shuffle, jest, więc teraz gdziekolwiek ten triple spell jest, nie jest istotne. Nic nie możemy... Słabo. Słabe rzeczy się polosowały niestety. Liczyłem na coś potężniejszego. Liczyłem przede wszystkim na jakieś wędki. Bo mam na razie tylko wędki z dwoma, kurczę, bombami. Mogę kupić sobie Thundercloud, mogę sobie kupić... Boomerang. Mnie interesuje za bardzo. A w ogóle to, gdybyście chcieli wiedzieć, to już wiecie. Personal Fireball Thrower. A to jest... Personal Fireball Thrower też. Weźmy ze Blood Mist. Na wypadek, gdyby gdzieś po drodze okazało się, że krew nam się przyda, nie? I oczywiście też, żeby nie zapomnieć, trzeba by wziąć to. Szkoda, że nie mamy... Gdybyśmy mieli na przykład różkę teleportującą, to ona jest o tyle fajna i tyle przydatna na przykład by była. A być może nawet i teleportatium? Bo moglibyśmy na przykład teleportować się na drugą stronę, prawda? Używając teleportatium, muszę w końcu kiedyś przyjść tutaj, rozlać teleportatium i zobaczyć, jak to by wyglądało. Ale może byśmy się teleportowali za, przez co... Nie zrobilibyśmy tego. Nie zniszczyłoby się. I moglibyśmy z powrotem wrócić i moglibyśmy te różdżki, wędki edytować, tak?
Chociaż może jakby się to dobrze rozrzuciło. Ale wątpię, żeby chciało. Chociaż patrzcie. Co ciekawe, mogę to zniszczyć. Co ciekawe, tylko pytanie, czy to nie rozeźli bogów, nie? Jak będę niszczył te elementy. Ale widzę, że mogę je rzeczywiście tu zdewastować. Tylko oczywiście boję się, że to zdewastuje moją twarz. Też przy okazji. Ale tu widzicie, nie mogę wędek. Wydaje mi się, że zrzucenie tych rzeczy już powoduje, że wędek nie da się edytować. Gdybyśmy tego nie zrobili, może by się dało. O! I już jakiś kolega. Na dzień dobry. Chciałeś mnie przywitać? Ciulu jeden. Dobra, ja się w ogóle muszę rozgrzać teraz, bo przecież ja jestem troszkę nierozgrzany, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale mam bardzo dobre wędeczki. Przynajmniej tę jedną mam bardzo dobrą. Mam też taką, co się odbija mocno. Wow! No muszę przede wszystkim... Właśnie. Przede wszystkim muszę uważać, tak? Muszę dbać o każde HP. Bez względu na to, ile tego HP mam, muszę o niego dbać i będzie dobrze. Myślę, że możemy na początku też spróbować w miarę sprawnie wrócić do... znaleźć od razu już... Bierz to, nie zdążyłem. Mogę też to spalić prawdopodobnie. Jak najszybciej znaleźć po prostu wejście do kolejnego poziomu, żeby było gotowe. Tak? No zobaczcie sami, że to pewnie powybucha jak teraz. O, bardzo dobrze. Też trochę pokopię przy okazji. Chamie, jeden. Dobrze, że mam bardzo duże zapasy HP. To powinno mi trochę pomóc. Liczyłem też na jakiegoś perka właśnie, jakiś ekstra perk, perk lottery, tak jak widzieliście tam na tym może pewnym screenie. Też sobie przejście przy okazji. Dobrze, że to podpala. Mam też taką wędkę. Też robi rozpierdziel, bo... Ale to tylko za 3 obrażenia, więc to jest akurat średnie, nie? Możemy oczywiście brać sobie przekopywać się tutaj, ale wiecie, że to będzie strasznie długotrwałe. Liczyłem właśnie na jakieś wędki, bo te wędki pomogłyby mi przede wszystkim... Mogę się przekopać w sumie. Te wędki pomogłyby mi na pewno sobie jakoś bardziej urozmaicić i dobrać rzeczywiście te moje zaklęcia na lepsze jeszcze wędki, z jakimś lepszym rechargem, szczególnie jeśli chodzi o tę wędkę. Bardzo mi się podobała też taka podpowiedź, taki w sumie trik ciekawy, bo na przykład jest tak piła, prawda? Piła jest rzeczą, która pozwala nam kopać. Ale piła również i w sumie kilka różnych innych rzeczy też pozwala zmniejszać nam reload time. Więc taki fajny trik, ktoś napisał w komentarzach mi, że mógł na przykład użyć takiej piły do wędki z szaflem, bo wtedy ona i tak automatycznie, jako że zmniejsza recharge time wszystkiego. Co spowodowałoby, że moglibyśmy spokojnie sobie jeszcze bardziej zwiększyć recharge time w taki nietypowy sposób, tak? Po prostu używając do tego piły. Wow, ta była... Wiemy co? Jezu! Centralnie do... No niemożliwe, że akurat centralnie do lawy. No gra chyba nie chce, żebym daleko doszedł. Jesus! Przecież tu już pół HP zeszło. Jezu, gdybym nie miał takiego zapasu, to dawno bym zginął, bo wpadłem centralnie w lawę. Masakra. To teraz już muszę naprawdę turbo uważać. Jezu. A jest wyjście z poziomu, to chociaż o tyle plus. Jacie spokojnie, bez nerwów. Bez nerwów. Tak jest. Wszystko pod kontrolą. Tutaj widzę, że ktoś chciał zarąbać wędeczkę. Dobra. Tylko na początku oczywiście oczyszczę teren. Potem zajmę się wędką. Patrzę, czy tu nie ma jakichś przeciwników. Nie widzę. Dobra, tu jest w miarę spokojnie. Odczekamy chwilę. 139 to mało. Okej. Okay. O, Deathcross. Deathcross. No to jest taka trochę kupa. W sensie bardzo fajna wędka. Patrzę na statystyki, zobaczcie, gdyby dać to, co tutaj mamy. Ale mana Richard, zobaczcie, w pierwszej wędce nadal jest lepsze. A tu capacity... A w ogóle to capacity tu jeszcze jest. To dobre ma statystyki, ale pojemność 2. No to jest na coś... Biorąc pod uwagę Richard, to jest coś takiego na zasadzie, żeby jednak brać pod uwagę jakieś krótkie strzały. Nie chcę tego brać. Nie interesuje mnie ten typ wędki. W każdym razie mamy też, jak już widzicie, wejście do kolejnego biomu, więc w razie czego... No, tak jak mówię, chciałbym to bardziej zaeksplorować, bo teraz czuję się, że mogę, chociaż gdyby nie to wpadnięcie w tę pieprzoną lawę, czułbym się jeszcze lepiej z tym wszystkim. A tak to sami widzicie, że lawa trochę moich planów popsuła. Ale i cały czas jakby podróżujemy blisko. Ło! A tu wszystko płonie, tylko jakiś olej musiał być. Ale kopnąłem. Łódź. W sumie chciałem w tamto strzelić. Dobra, zrobimy też tak. Obym tylko nie spadł na to. Dobra, nie będę się łasił na to złoto. Patrzcie, mam 1100. Chrzan się! Jesus, dlaczego ja pozwalam tak blisko tym typom podłazić tu do mnie?
Nie pozwalam, po prostu nagle mnie zaatakować. Jezu, to wszystko może nagle najść, moi drodzy. Wszystko może nagle mnie zabić. To może być dobry przebieg. Dlatego do pewnego momentu trzeba naprawdę bardzo uważać na wszystko. Kurczę, tak dobra wędeczka. Dobre staty. Wszystko dobre. A takie małpy przyjdą i wszystko próbują popsuć. Wszystko próbują popsuć. Plan idealny niemalże. Bo wiecie, bardzo czasochłonne jest to, co zrobiłem teraz, tak? Ja tu trzeba pójść, jeszcze wykopać, wodę zrzucić, pla, pla, pla i tak dalej. To jest czasochłonne, żeby to wykonać, dlatego chciałbym ten bardzo tutaj jednak podróżować tak ostrożnie. Ale wiadomo, no nie wszystko jest możliwe, szczególnie jak... Ja pierdzielę, ciągle wpadam do jakichś fragmentów lawy. A wiadomo, że tutaj no... no różnie jest, tak? Niby gram ostrożnie, a mimo wszystko takie jeszcze jaja się dzieją. Oj, tu wszystko płonie, kurka. Abym tylko się nie zatruł tym dziadostwem, zresztą mogę to zrobić jeszcze lepiej. Zneutralizujemy to dziadostwo. Czuć się bezpiecznie, też weźmiemy trochę tej wody, która tu się zneutralizowała. I też mówicie nie używać scrolla, ale jakoś tak z przyzwyczajenia używam. Aha, i tu w ogóle nie ma wyjścia. Kolejne zejście odkryte. Pan shotgun przy okazji ubity, nie idę po jego złoto na pewno. Ło! Dobra, najgorzej jest właśnie atakować te dziady od dołu, ponieważ one wiadomo po zabiciu zrzucają z siebie lawę, tak? A tam jeszcze ten typek chodzi. Z tobą też trzeba się pożegnać. Oczywiście też czasami jak widzę jakieś takie miejsca ze złotem, no to oczywiście co robię? Wykopuję. Co ciekawe, o HP up, jak pięknie. Ciekawostka. Złoto nie da się zniszczyć. Złota nie da się zniszczyć. Złoto zawsze zostanie, zawsze spadnie. Coś jak woda, nie da się zniszczyć wody. Tak? Można ją tam zamienić na coś innego, ale po prostu fizycznie nie da się zniszczyć złota. Złoto zawsze tutaj możemy zabrać, więc jak nawet porozwalamy... Oczywiście wybuchem się da, tak? Ale chodzi o to, że takim zwykłym rozpierdzielaniem... Próbowałem właśnie zrozumieć, co ja zrobiłem w tym momencie, ale pomyliłem klawisze do tego, jeszcze 60 HP. Kurde, muszę iść niżej. No nie chcę ryzykować, nie chcę za bardzo kusić losu. Niech to sobie wybuchnie, ja sobie odejdę daleko. Co daleko, bardzo odszedłem. Chciałem dostać się po ten HP up jeszcze, prawda? Także to jeszcze jest ten plan. I chyba idę stąd, bo widzę, że mi coś nie idzie dzisiaj. Widzę, że ewidentnie jakby jakieś... O, tam cały czas ciągnie w życie do przeciwników. Tam jest przeciwnicy są, bo cały czas do nich zakrzywiają się pociski. Ewentualnie mogę próbować i tak wejść tutaj, przy okazji zlewając wodę. Stamtąd. Też jest jakaś opcja. I idę na następny poziom, nie będę tym razem za bardzo ryzykował, tak? To nam chodzi o to, żeby pożyć, a przede wszystkim może pokazać wam i sobie też w sumie na własnym save'ie te nowe biomy. Dobra, mam HP up, dobrze. 360 HP. Na szczęście jeszcze tu znalazłem wędeczkę, ale jeszcze koledzy tam szli. O, zrzuciłem wędkę, jak widzicie. No, ta się zapętla czasami nie do tego, co trzeba, nie? Gdzieś tutaj zobaczy przeciwnika i zapętla się do niego. Dobra, jest wędka. No, ale chyba jakaś kupa tam była ogólnie. Jeśli dobrze kojarzę. To znowu jest ta wędka, która ma... A nie, teraz capacity 3, ale znowu taka... No... Nie, no te rzeczy są słabiutkie. Aha. O! Utonął. Jak mi przykro. Lecisz tu jeszcze? Możesz mi dać hajs. Nie będę narzekał na brak hajsu. Przynajmniej. Woda jest, mogę trochę uzupełnić też trochę tej wody. 60 HP cały czas, wiecie no. Teoretycznie grając 60 HP można powiedzieć bezpiecznie. Z drugiej strony jeden potężny strzał albo wpadnę w lawę tak jak wtedy. I już po mnie. Nie? Teoretycznie szansa na lamę jest bardzo duża teraz. Ło, gdzieś tam poleciało w jakiegoś przeciwnika. Widać, że się zakręca. Teraz pytanie, czy zakręcanie naprawdę jest spoko, nie? Rzeczywiście w takim wypadku zakręcanie pocisków jest elo? Czy wręcz przeciwnie? Dobra, tutaj znowu trochę złota leży, ale tu w ogóle jest spokojnie. No chciałem to eksplorować mocniej, ale mając 60 HP, myślę, że nie ma co ryzykować. Wiecie co? Idę. Łamię swoje schematy, normalnie bym jeszcze łaził, ale dzisiaj chcę grać bardziej... Wiecie zresztą jak? Mamy, dobra, przynajmniej są różdżki do wyboru, a mamy dużo hajsów. Mamy 370 HP, powinniśmy pożyć dłużej. Zobaczmy, co my tu mamy. Generowanie jajek przyjacieli. Jajko niespodzianka, z którego przyjaciel wypada. Tutaj ewentualnie piła by nas interesowała, albo coś ognistego. Co dalej? O, fucken!
Always casts i to jest zawsze kastuj krytyki. Zawsze. Wszystkie ciosy mają większą szansę na krytykę. Ale recharge time jest. Cast delay jest spoko, ale sami zobaczcie, jak wygląda recharge time. To jest prawie 1,5 sekundy, gdzie mana recharge i mana max jest na niskim poziomie mimo wszystko, ale mamy energy sphere with timer, co oznacza, że strzelę jednym pociskiem i on będzie strzelał w inne rzeczy. Dobra. Tu mamy dość podobną sytuację, z trochę inną wędką. Tu mamy wędkę, która pozwoli nam rzucać dynamity wybuchające. O, to wygląda lepiej. To jest fireball. Always cast personal fireball thrower. Causes creatures hit by the projectile to cast fireballs in random directions. Czyli strzelamy fireballami w przeciwników, którzy sami strzelają fireballami z siebie. Niestety, moi drodzy, wędka jest tragiczna, ponieważ ma mana charge speed tylko 10. Mimo że spread, mana max jest dobre, tu są statystyki w miarę w porządku, to ten charging jest tragiczny. Jak do jakiego wniosku zatem dochodzimy? Że na początku zobaczymy, jakie są perki. Tak? Co my tu mamy? Dzięki temu, o, Worm Detractor, czyli nie będą do nas w ogóle, nie będą się nam interesować w ogóle robaki. Tutaj Melee Immunity, wiemy, że to jest dobre. Dissolve Powders potrafi przechodzić przez m.in. śnieg. Teraz idziemy do śniegu. Moglibyśmy się przecinać przez śnieg po prostu przez niego przechodząc, bo śnieg również jest traktowany jako pył. Więc albo to. W sumie odporność na ataki melee, moim zdaniem widzieliśmy po poprzedniej rozgrywce, że jest całkiem mocno elo i spoko, więc wezmę. A co do tych rzeczy, no wziąłbym to, ale nie dla wędki, tylko wziąłbym to dla fireballi, żeby mieć coś więcej niż rzucanie po prostu jakichś takich zwykłych, nudnych bomb, nie? Dobra, zdecydowałem jednak, że biorę tę wędkę w zamian za wędkę. Pewnie zamiast za to. Chociaż kurczę, to dobrze. Ja cały czas liczę na to, że jakieś kopanie mi się trafi, to ta wędka jest idealna do kopania. Taka, no, perfekcyjna. Myślę, że jednak zostawię zamiast tej, bo będę chciał fireballe dać tutaj. Myślę też, że te projectile mam. I tak z tego będę korzystał. Nie będę raczej z tego korzystał, bo to są obrażenia za 3, więc to jest taka kupa. Szczególnie na niższe poziomy. Więc myślę, że zostawimy w takim wypadku tę wędeczkę na razie i sobie poprzerzucamy. To jest mega dużo fireball. Jeszcze mamy simultaneously cast two spells, co może oznaczać, że może zrobimy nawet tak. To może być całkiem ciekawe. Strzelamy 3, potem strzelają jeszcze 2 i to wszystko naraz. Zobaczymy, jak to będzie działało. A ja oczywiście nie chcę tej wędki. Mana charging speed jest tylko 10, więc no to byłoby słabe. Zresztą możemy sprawdzić, tak? Zanim będziemy resetować. Możemy zobaczyć. No spójrzcie w ogóle, mega dużo to, zobaczcie, jak to się recharge'uje powoli. To jest w ogóle jakaś tragedia. Jak będę musiał tym strzelać naprawdę ostro, no to trochę kupa, nie? Troszkę kupa, bo sobie zastąpimy to tak. Dobra, zrobię porządki i lecimy dalej. Oczywiście też mam takie rzeczy, które są tak średnio, no. No mogę zarzucić Thundercloud i będę po prostu naparzał. Może być, w sumie, tak? Naparzał będę tymi. Będę naparzał piorunami. Mogę to wrzucić w to, bo to i tak jest taka rzecz, której będę chciał się może w przyszłości pozbyć, ale z drugiej strony to jest taka, wiecie, wędka na wymianę, bomba, żeby w razie czego jeszcze coś robić, o. I zobaczmy też, jak działa ta pierwsza moja wędka. Ło. Ale spójrzcie, jak to żre potem manę, nie? A dobra, w takim wypadku zobaczmy, co by się z tym zdjął w ogóle te rzeczy i zostawił tylko podstawowe strzały. Jak to będzie wyglądać? Patrzcie, one i tak strzelają, tak? Także biorąc pod uwagę, że to jest mega niesamowity, w ogóle jeszcze cast delay, zobaczcie, jest zmniejszany, więc ogólnie no ta wędka strzela natychmiast wszystkimi, to taka rzecz to tylko i wyłącznie. No tutaj nie zżera w ogóle, mana drain jest zero, więc teoretycznie można to dać. To nie przeszkadza, ale ten drugi jest trochę tam jeszcze dwa many zżera. No nie jest to dużo, tak, ale mimo wszystko. Mogę też spróbować dać na przykład takie coś, możemy zrobić taki test, zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. Bo teoretycznie to jest jakieś takie miniaturowe, jeszcze minimalne, odbijające się kulki jeszcze dorzuca. Moim zdaniem może być, tak żebyśmy zapełnili. To oczywiście w przyszłości do wymiany, no, Blood Mist to teoretycznie powodowałby, że będę miał mgiełkę krwi, którą będę mógł się kąpać. Trzymam to na wypadek, gdybym jednak mógł wampiryzm wziąć, nie? To wtedy ładnie by się kombiło. A tymczasem wiecie, co jeszcze mogę zrobić? Dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej, nie? Zamienię to. Zresztą właśnie, jeżeli mam pustą wędkę, której tak chcę wymieniać, to przecież co za różnica? Ja mogę wziąć w ogóle to z bombami. I tyle. Dobra, zregenerowałem wszystko. Idziemy na biom lodowy.
mając nadzieję, że uda nam się wrócić, bo teraz, tylko teraz tak. Najgorszy problem z takim myślałem, że ja będę chciał wrócić, jak zdobędę rzeczy typu teleport, albo łatwiejsze latanie, albo chociażby, kurczę, flaszkę lewitacji. Nie zdobyłem nic z tych rzeczy. Także oczywiście chciałbym odkryć przejście dalej. Będę chciał to na pewno zrobić, tak żeby móc wrócić. Oho. Dobra. Pieprzło, ale oczywiście mając na uwadze, że... O jest. Mając na uwadze, że dalej będę chciał mimo wszystko tu zostać. Ponieważ potrzebuję czegoś do... biegania, latania. Dziadu. Potrzebuję czegoś. Zakleszczyło mnie tam w środku. Potrzebuję czegoś do kopania albo latania. Łatwiej, nie? Także na razie jakby... Przemieszczam się w miarę bezpiecznie. Dobra. Oczywiście będę zbierał ten hajs, tutaj zrzucili na mnie, nie? Czemu? Aha! Bardzo niewdzięczne gówno. Też nie za bardzo obrywa. Ale też powinno trochę płonąć. Właśnie, nie mam takiego nic potężniejszego. A mam, przepraszam, mam fireball. Proszę bardzo. Zapomniałem, że przecież sobie specjalnie ten fireball wziąłem. Zaryzykujemy. A, bo on jeszcze olejem tutaj sra. I oczywiście olej zostaje jako ostatni, to jest najgorsze, tak? No bo jest na wierzchu. Dobra, o, udało mi się wziąć. Całkowicie jestem teraz mokry. Spoko, fajne jest też to, że ten dym będzie dusił. Jest flaszeczka, pheromone flask. Pheromone flask. Co my tu w ogóle mamy? Berserkium mam cały czas. To jest ciekawe, że ja go do tej pory nie używam. W sensie nie znajdę sobie miejsc, gdzie będę chciał go trochę sobie powylewać i... Oho. Czekajcie. Stefan przyleciał do mnie. Tak, to też niech będzie się jarać, niech się jara. O nie, zniszczyłem feromonową... Dobra. Flaszkę i takiej nie chcę. Choć feromon całkiem czasami nie byłby głupi, oblewam jakiegoś trudnego przeciwnika feromonami i przestaje mnie atakować. Bo mnie kocha. Także byłyby plusy do tej sytuacji. Szczury. Ups! Okej. O-o. Dobra, dużo was tu idzie. O, patrzcie, oblane feromonami, czyli powinno mnie kochać, nie? Co się dzieje? Co się dzieje? O Jesus, co jest grane? Coś tam powybuchało strasznie. O-o. Dobra, bardzo niedobrze. Co jest? Fak, panikuję troszkę. Już zniszczony jeden, dobra. Ty dziadu! Widzicie trochę tam też... To, że mam... Kurde, z daleko jestem od niego. Ja muszę go tak wykończyć. Dobra, mogłem to złoto też pozbierać, ale już kij ze złotem. Troszkę mi zżarło zdrowia. Dobra, dedło. Okej, jest spoko. Mogę pójść po to złoto. Troszkę pójść po niego. Nie za bardzo po niego pójść. O, jeszcze jeden, dobra. O, tu jest. Dobra, tu jest wędka, którą będziemy chcieli obczaić. Wiem, że mnie kochałeś, ale niestety... Wszyscy mnie kochają, patrzcie, nie wszyscy mnie kochają. Feromony działały w ten sposób bardzo ładnie. Ale ja was nie kocham. Sorry, nie ma wzajemności. Tamte jeszcze może odzajemnić w sumie. Ten już nie. Już zabieram. Dobra, zobaczymy co za wędka, bo jakaś taka wydaje się bardziej... Wow, zaraz może być tatusiek też. Czy nie będzie tatuśka? Kurde, nagle się ich tutaj zebrało mnóstwo. Wypierdzielać, ja chcę wędkę sprawdzić. Stawić mnie w spokoju. Jeszcze mam 297 HP, jest dobrze. Dobra, zobaczmy co to. Wow, co tam jest? Tam musi być jakaś lawa, ale widziałem, że tam są chyba jakieś jajkowe zabawki. Czy co, to trzeba porozpieprzać to. Nie wiem, co tam jest. Dobrze byłoby to jakoś porozpiernie, żebym w ogóle mógł zobaczyć, co jest w tej wędce. Przywołanie jajek. Przywołanie jajek nie jest złe. Bo to pozwala mi przywołać rzeczywiście kolegów, ale do tego jeszcze tu mamy jakieś taką dziwną rzecz typu Project Cast Fireball na Nex. No właśnie, jeszcze coś takiego. Także niby spoko, wędka też może być, spread minusowy, rzucanie jajek, ale ja jakby tymi... Ale najgorsze jest to, że projectile jeszcze jest shuffle jest, więc zawsze mogę jeszcze jakieś firebole rzucić. Łącznie z tym jajkiem, także chyba jednak dziękuję bardzo. Zwiedzamy dalej. Widzę jakieś światełko. Oho, już jest kolega. Dobra, tu będziemy niego gotowi z fireballem.
O! Ciekawe, że akurat tam się udał. On spadł po prostu, nie? Dobra, dostał. To naciąganie jednak, znaczy nakierowywanie jest moim zdaniem całkiem spoko. Muszę pamiętać, kiedy zmieniać różdżki 1, 2, 3, żeby mnie strzelić fireballem w twarz. Co jest w moim przypadku możliwe? Proszę bardzo, widzę go. To jest Magic Arrow with Trigger. Wędeczka całkiem okej. Okay. Spell casts 1, shuffle no. Bardzo ładny cast delay. Ale capacity 2. No to mam Magic Arrow with Trigger. To jest dobra wędka, gdyby na przykład na koniec tego strzału było coś, bo to jest with Trigger, tak? Czyli jeżeli zostanie pewnie zniszczona. Magic Arrow that cast another spell upon collision. Mogłoby na przykład coś być, jak gdzieś tam jeszcze trafi przeciwnika, to jeszcze na przykład robi jakiś wybuch. Także to nie jest głupia wędka, ja bym sobie ją wziął. But first... Mam się do wody może. Ojej, jeszcze to jest. O, nie zebrałem tamtego. Dobra, wiecie co, bo... Nie będę guzić losu. Zrobimy to. O, w ogóle to było jakieś ładne przejście też, tak? Bardzo dobrze. A, widzicie, woda paruje. Dobra, zostawiliśmy jedną bombę. Tutaj cały czas trzeba uważać na ten niebieski vapor. Jest strasznie zdradliwy. HP mam całkiem dużo, ale wiecie, to właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej zachować, bo gdybyśmy mieli teraz wydostać się na powierzchnię i zacząć sobie łazić po powierzchni, to potrzebujemy jednak sporo HP, bo nie będzie żadnej możliwości leczenia. Czemu tam coś cieknie? Czy to są jakieś typki, które potrzebują dostać w łeb? Coś cały czas spada z ten śnieg. Tutaj stąd, ciekawe czemu. No dobra, ale jesteśmy przy ścianie. O, tam chodzą typki też. Jesteśmy przy ścianie, to jest dobre. To jest dobre, bo przy ścianie jesteśmy w stanie, właśnie, obejść. Wiemy, że tędy raczej zaraz znajdziemy też przejście i obejście. Pomogę ci może z tym zginięciem, bo widzę, że i tak byłeś w kwasie, twoje minuty były policzone. O! Trzeba padać tu skupańcy. O! Okej. Okay. Ło, kolego! Chyba pocipiałeś troszkę. No on stras z siebie tego dziadostwa. Ło, i teraz spadam mocno, ale na szczęście żyje. Ło, a to złoto. Chciałem je gra w ryj trafić złotem. Dziękuję bardzo. Dobra, tutaj coś jest. Wygląda jak jakiś głowa jakiegoś szczura. Ach, snajpęk. Snajpęk się tu na mnie szykował. Oczywiście dalej łażę, ponieważ ja szukam wędek, tak? Szukam wędek, szukam czegoś do kopania. Tam byliśmy. Bardzo dobrze. Nie znalazłem na razie niczego do kopania. Poza tym też nie wiem, jaki jest biom maksymalnie na lewo. Ja nie wiem, jaki jest biom maksymalnie na lewo w tym tutaj podejściu. Aha. Tylko teraz tak. Nie no, uda nam się wyjść bezwzględnie, no bo jeżeli nie trafimy na lewe wyjście, to wejdziemy prawą ścianą. O, może tak, o ściany chodzi, nie? Już możemy wyjść na powierzchnię, tak? Z lepszymi... Teoretycznie nasze wędki nie za bardzo się zmieniły, tak? Tu mamy jeszcze to. Fuck! 3. O to mi chodziło. Teoretycznie mogę non-stop strzelać tym, tak? Takim manem tak mało zżera, że mogę to używać. Dobra, to chyba tak zrobimy. Przeniesiemy sobie tutaj, żeby było bezpieczniej. Bo niepotrzebnie wyrzuciłem bombę. Ale wydaje mi się, że myśmy chyba to jednak nie byli. Tak, bo to jest nie ten pułap, tak? Tutaj mamy dojście do kolejnego bonusu i nie wiem, czy ten bonus też nie zwiększa nam HP tutaj. Zaraz się przekonamy. Nie, to jest to miejsce, tak. To jednak to jest to miejsce, tam nie było nic więcej. To było to miejsce, w którym już byliśmy, znaczy, że stąd bardzo łatwo dostać się, jak widzicie, wróciłem. Dostać tutaj, co teoretycznie mógłbym w takim wypadku sobie pójść na przykład na pierwszym piętrze do biomu tego, który jest za ciemnością, ale oczywiście nie mam czym rozświetlić. Mogę wyjść na powierzchnię, ale będę miał problemy z kopaniem tą wędką, tak? Czyli teoretycznie łażenie na górze jeszcze jest dla nas, to jeszcze jest za wcześnie na łażenie, tak? Więc ja sobie spadam z powrotem do biomu lodowego, lecę i zero jakby obrażeń od fall damage, prawda? Ale mimo wszystko i tak zahamowałem. Idę bardziej zeksplorować jednak ten biom z uwzględnieniem dojścia do kolejnego, żeby sobie otworzyć przejście tam do tego Hissy Base. Bo myślę, że do Hissy Base dalej nie mamy odpowiednich wędek za bardzo. Miejmy nadzieję w ogóle, że tam gdzieś po drodze uda się zdobyć jakieś lepsze. Na to liczę. Na to liczę albo chociaż na jakiś sposób kopanie albo latanie, no cokolwiek z tych rzeczy. Ho, 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 patrzcie, co tu znalazłem. Co to jest? To jest zbiornik z kwasem. O, oh, shit. Jest też koleżanka, którą bardzo lubimy.
Właśnie dlatego ją lubimy. Dobra, nie moi drodzy, to jest za dużo dla nas. Zdecydowanie. Szczególnie, że jak widzicie... O! No to trzeba też bardzo uważać. Jej trafienie piorunem powoduje oczywiście paraliż. Więc na to też trzeba uważać. Bo jeszcze zbiornik z kwasem, to wszystko może się skończyć bardzo źle. Kurde, dałem złapać tutaj. O, wylecimy sobie pomiędzy tutaj. O, bardzo dobrze. Idziemy stąd. To na pewno nie jest kierunek, który chcemy obrać. O! Jeszcze typek za ścianą. Także idziemy naokoło. Zostawiając tamto miejsce. W każdym miejscu może być jakaś menda. No widzicie, w tej grze trzeba bardzo uważać. Nie ma co... jakby... kusić losu. Tam też na lewo nie chcemy iść, bo wiemy, że tam właśnie jest ta menda. Ha. Tu się lubią. Nie wiadomo, gdzie ona poszła, tak? Ona może zaatakować mnie z lewej strony gdzieś tutaj. Mogła pójść gdzie indziej, a mogła też zginąć. Może walczyła z kimś, a może te wszystkie wybuchy to dalej są jej strzały. Jej, jego, nie wiem. Dobra. Czyli znowu był feromon. Feromon flask. Właśnie, co mi przypomniało jeszcze jednej rzeczy. Może byśmy sobie trochę berserkiem tu wylali? Mówicie też, że można pić. Tutaj prawie przycisk myszy, żeby napić się. Pamiętam o tym. Mam nadzieję, że będę pamiętał też w kluczowych momentach, a nie tylko teraz. Wiecie co? I chyba wydaje mi się, że to pomaga też kopać, nie? Tak, to też pomaga kopać z berserkiem. To sobie też przypomniałem. Rychło w czas, prawda? Więc też pomoże z kopaniem. O, tu jest kolejna wędka. Trzeba o niej pamiętać. A, i tu jest wyjście. Kolega, który chciał pożyć, ale nie pożył za długo. A, widzicie, już mi się skończył ten. Berserki już mi się skończyło. Cały czas są feromony, no nie są groźne. Także spoko. Mamy przejść do kolejnego piętra, gdybyśmy chcieli. Dobra, musimy dostać się do tej wędki na pewno. Ale zanim to, zobaczymy, co to jest to. Oczywiście ostrożnie, bo tu cholera wie, co tu jest i co tu żyje. Capacity tu. Wędka tylko zna... Jakoś nie mamy farta do wędek w tej grze. Znaczy, strafiła mi się ta jedna dobra tutaj i potem już koniec. Koniec dobrych wspomnień z wędkami. Coś tutaj... Też, o właśnie, trzeba na to. Coś tam się biją. Ło! Trafił mnie jeden. Ło! Skubaniec. Dobra, za górą się schowam. O jak! No centralnie w głowę, lobem, no co za ty... Dobra, pół zdrowia. Już trzeba uważać, nie? Już pół zdrowia zeszło. W przypadku... elektrycznej gnidy... może zejść jeszcze szybciej. No na razie oczywiście, no kusi mnie, żeby iść w lewo, no wiadomo, nie znam tego biomu, a to jest dobry moment, żeby... troszkę pozwiedzać. Wiem sobie też tu, czy tu coś jest. Nic nie ma. No ciekawi mnie w sumie ta wędka... po prawej stronie, ta, która jest ukryta. Może tam będzie coś ciekawego, tylko trzeba znaleźć obejście. Tak, kopanie z berserkiem jest piękne. Muszę o tym pamiętać, bo mi trochę uleciało z głowy, że mogę berserkiem używać do łatwiejszego kopania. Zresztą wygląda na to, że tu nie ma takich łatwych przejść. Aha. O Jezu. Ślód na mnie leci. Trochę przestraszyłem tego lodu, nie? Wychodzi na to, że żeby się tam dokopać do tej wędki, trzeba będzie jednak trochę inaczej tu się pobawić. Jeszcze się trochę tutaj pomoczę. I przejdziemy sobie tędy jednak, myślę. Tak, berserkium bardzo ładnie pomaga się kopać. Im więcej się ruszam, to oczywiście tym szybciej berserkium schodzi. Dokopałem się chyba do wody tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze widzę. To jest woda. Czyli wędka jest pod wodą. Okej. W porządku. Nadal jesteśmy w stanie ją spokojnie zdobyć. Tam coś jeszcze... bałwan jakiś pod wodą, okej. Patrz na swoje zdrowie, 188. I zobaczmy. Tak! Magic Missile! Co prawda nie jest to Super Magic Missile, ale to jest Magic Missile. To jest dobre. To jest mega. Szczególnie zobaczcie, jaki Richard tutaj ma ta wędka też piękny. Spellcast... tu! O Boże, to podwójnymi Magic Missile'ami będzie strzelało. O mamo. I najgorsze jest tylko... formation behind your back. To jest najgorzej, że on strzeli i w przód, i w tył. Co może mnie bardzo szybko zabić. Dlatego biorę oczywiście tę wędkę. Ale muszę bardzo uważać. Jeszcze jej nie mogę używać. Ona musi przejść pewne modyfikacje. Co oczywiście oznacza, że jeżeli nie wejdę do czwartego biomu, to modyfikacji nie sprawdzę, nie? Znaczy nie zrobię. Znaczy, o,
Czyli tu jednak jest miejsce z tą magiczką. No, w nas strzelała piorunami wtedy, nie? O kurde! Jakim cudem... Zginęli od kwasu. Jakim cudem ten kwas udało mi się wylać? Tego kwasu już tu nie ma. Wiecie co? Bo ogólnie... Ja mogę zrobić tutaj ogień i mogę właśnie pozbyć się tego, ale nie wiem, czy zdążę pójść po... Złoto przyszło do mnie samo. Złoto przyszło do mnie samo. Jakby co, na razie odchodzę od pomysłu eksploracji góry, bo na razie nie mam jak. No nie mam za bardzo tych teleportów. Mogę oczywiście kopać lepiej z berserkiem. Już teraz sobie zauważyliśmy, że jest taka opcja. Berserk może mi pomóc lepiej kopać. Ale nadal jest to mało intrygujące. Na pewno część z was będzie bardzo chciała zobaczyć kolejne biomy. Piętra, tak? Powiedzmy, nazywajmy to teraz piętra. Także ja też chcę. Ale oczywiście, tak jak mówię, jeszcze explore. Patrzcie. I zobaczcie, jak to wynagrodziło nam ten explore. Przede wszystkim widzę HP up. Muszę tylko usunąć tego szmergla. I on jest. Tu jesteś. Dobra. Pięknie. Mamy dwie wędki i HP upa. No i czy może być piękniej? To mogą być pułapki. Na przykład tam jest jakaś pułapka. Ale on jest schowany za górą, także spoko. Zobaczmy, co to... Wow! Lightning Bolt! Damage Explosion 500! Wow! Coraz lepiej. Coraz lepiej. Ale najgorsze to, że... Cast Fireballs in Random Direction as it flies. O matko, as it flies! Jak leci to... Ej, zobaczcie jeszcze to. Recharge zmniejszony. O matko, piękna wędka. Spread 3. Bierę. Dobra, to już jest fajna wędka, ale boję się jej teraz testować. Wiecie dlaczego pewnie? Ponieważ ona ma tam dużo różnych dziwnych rzeczy. Oczywiście mogę zaraz to zrobić, ale na początku HP up. 395. Moim rekordem, kiedy graliśmy sobie z Waldkiem, ciekawe co to tam cały czas strzela, było oczywiście, jak dobrze może pamiętacie, 444. Czyli wędka, aha, to jest wood. Wędka jest broniona przez Snipenga i tego innego drągala. Ha! Mamy wędki, które mogłyby nam pomóc. Na przykład ta czwarta wędka, ale nie, to ja cały czas to mnie martwi. Dobre wędki! Potężne wędki! Szczególnie to, jakby zobaczyć. Wiecie co? Jakie to ma rzeczy? To jest i to jeszcze Cast Fireballs Random Directions. Tu jest Double Scatter Spell. A to nie jest jakieś super niebezpieczne, moim zdaniem. Zobaczmy. O, panie. Okej. Okay. A, widzicie. Na zewnątrz jednak jest, tak jak myślałem, to jest jakaś taka łódka. Tak, na zewnątrz jest elektryczność, jest metal, jest zauważam steel, także ja się nie przebiję tu nawet do tej wędki, chociaż zakładam, czy co, można się tam dokopać, proszę bardzo, zrobimy to inaczej, dokopiemy się tam. Zrobimy ryzyk fizyk, akurat na koniec tego epizodu, zobaczcie, wszystkie pociski próbują i tak trafiać w tych szmergli. Myślę, że to jest dobry moment, motyw też, żeby tutaj wlać trochę berserkium. O tak, żebym w tym dołku miał berserkium w razie czego. Nie zamrażaj mnie. Jakoś tu się przekopać. Dziwne dźwięki wychodzą, się pojawiają. Płoną! Jakimś cudem zapłonęło to wszystko, okej. Okay. To jest jakiś plus. A oczywiście ja próbuję się tutaj przebić. Wiecie, bo ten piasek się, śnieg się wysypuje, tak? To takie fajerwerki piękne się robią w ogóle. No mój berserkium też tam wchodzi. Najgorzej, żeby przeciwnicy nie weszli w berserkium, bo to nie jest dokładnie to, co bym chciał uzyskać. Dobra. I teraz tak. Tu mamy też pana elektrycznego. Mogę spróbować. Wiecie, to w ogóle chyba nie działa za bardzo na to. Albo jeszcze mi się nie zszaflnęło, ale Lightning Bolta na niego. Żebym sam sobie nie zrobił kuku Lightning Boltem, biorąc pod uwagę, że to jest elektryczne, tak? Ale tu już jest spoko. Okej, okay. Po krzyku. Tylko tu jest elektryka, widzicie o tym? Widzicie, to trochę elektrycznie tutaj jest. Dobra, ale jest wędeczka. Co to jest to? Mamy tutaj electric charge. Cause the projectile to release electric charge on impact. To byłby piękne z triggerem, prawda? Coś strzela i jeszcze zadaje impact. A, czyli ta wędka... O, wędka może nie jest słaba, może jest całkiem nawet w porządku. Szczególnie, że nie ma szafla. Czy można bardziej rozplanować coś, ale same te rzeczy, ten spitter bolt with timer... No czekajcie, spitter bolt with timer, potem jeszcze potrójny, czyli robi to i strzela kolejnymi, które potem będą... No nie, nie. Liczyłem na coś bardziej. Już nie chcę tego brać. Złota i tak mam, zobacz, 1600. Moi drodzy, dobrze jest.
Jest bardzo, bardzo dobrze. Mamy naprawdę super wędki. Jestem z nich dumny. Szczególnie jeśli chodzi nawet mimo wszystko o ten... o to dziadostwo, co strzela prądem. Czekajcie, jedyneczka. Trochę sobie tu zrobimy miejsca. Dwójeczka. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? To może nam otworzyć rzeczywiście drogę do Road to... Casablanca, kurna. Nie, Road to piętro czwarte. Zdecydowanie. Myślę, że możemy z tym poeksplorować piętro czwarte, ale na razie czujemy się badassowo, więc możemy spokojnie jeszcze eksplorować piętro trzecie. Tak? Póki nie przyjdzie jakiś elektryczny kuktas. Albo coś takiego. Tam znowu widzę... Czekajcie, to nie było jakieś teleportatum tam, bo czekajcie, w ogóle 55 minut nagrywam, w ogóle muszę uważać na czas. Gin. Podstawowy mobie. Dobra, polecę do tej. Co to jest? To jest... To jest chyba jakaś flaszka, nie? Coś poginęło. O! To bardzo kuszące. Kolejna. Aha, dobra. Dobra, usuniemy też tego gościa. To jest jakaś flaszka? Co to jest? Teleportatium! Mówiłem, że chciałbym wziąć teleportatium, prawda? Czekajcie, bo tu jest niebezpiecznie. Te pociski są naprawdę mega chamskie. Chaotic Berserkium potrzebuje... Water potrzebujemy... Wiecie co? No dobra, to jest ten moment, kiedy trzeba zostawić to. Może zrzucę to na przeciwnika, co wy na to? Czy mogę zabić robota tym? Średnio, nie? Średnio wyszło, ale robota zrzuciłem gdzieś głębiej. Dobra, kurczę, trzeba kończyć, a mnie cały czas jara, co tu odkrywam. Patrzcie, kolejna wędka. O god! Wiecie co to jest? To jest niuk! I to mamy na jednej wędce 5 niuków. Mana Drain 200, on ma mana max 360. Możemy sobie wziąć wędkę, która będzie wszystkich niukować. Teoretycznie Firebole przestały być dla mnie kompletnie w żaden sposób ciekawe. Więc wiecie co zrobię. Zamienię wędkę z Firebolami na wędeczkę z niukami. Tak jest, mam wędkę pełną bardzo niebezpiecznych rzeczy. Dlatego lepiej, żebym nauczył się używać 1, 2, 3, 4, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś błędu. Tak samo chciałbym wodę tu postawić. Dobrze, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jezu, ale miałem moment paniki. Dobra, czekajcie, ja muszę go zdjąć. Powinno go zabić. Samo to, że strzelam do wody elektryką. A mimo wszystko nie robi mu za dużo. Dobra, już nie żyje. Okej, okay, super. Zamieniam wędkę, zaraz mi zrobić żadnej lamy. No, wiecie co? On tam elektrycznie trochę, widzicie, taki metrek, jakieś takie prądy elektryczne. Mam 1800, więc nie będę kusił losu. Na tym kończę, moi drodzy. Jestem blisko wyjścia. Cały czas będę jeszcze chciał łazić po tym, tylko muszę, kurczę, w następnym odcinku być przygotowanym na to, że jestem w takim miejscu dość niebezpiecznym. Może sobie znajdę bezpieczniejsze miejsce na zakończenie tego epizodu. Tak, żeby mi nic tutaj nie pojechało, ale widzę, że tutaj raczej wszystko jest już pozabijane. To powinno zacząć eksplodować w ogóle. A na razie nie chcę. Więc to tyle, moi drodzy. Tu sobie chyba poczekam. Trzymajcie się. Wielka piona. Jak macie jakieś sugestie, dawajcie znać w komentarzach. Jest dobrze. Mamy naprawdę dobre wędki. Dobrze się to wszystko dobrze to się wszystko jakby dzieje. Tylko oczywiście potrzebujemy to pousuwać, bo nie chcemy strzelić trzema niukami naraz. Także to wszystko wymaga modyfikacji. Także myślę, że śmiało możemy iść na czwarty biom. Przepraszam, na czwarte piętro. I tam eksplorować. Hissy Base... Moim zdaniem może być fajnym miejscem, jeszcze tylko odporność na elektrykę by się przydała, jeżeli mamy elektryczną wędeczkę i byłoby super. Mamy też podwójny Magic Missile, co zaraz będziemy zmieniać. Znaczy to jest Magic Missile do zmiany, też wszystko pięknie, zapas jeszcze tutaj mam. Dobra, jest okej. Naprawdę jestem zadowolony z tego, co tu jest. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska za dwa dni. Cześć!